Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Horror Game News, w którym zamykamy pierwszy miesiąc 2024 roku. Styczeń nie zawodzi i dowozi fanom przetrwania oraz horroru i interesujących rzeczy. Zaczynamy! Jeśli jeszcze jakimś cudem nie ograliście Resident Evil 2 Remake, nadarza się idealna szansa. Otóż od 16 stycznia tytuł ten, jak i wiele innych, jest dostępny w usłudze Xbox Game Pass. Ruch ze strony Microsoftu nie uszedł bokiem, gdyż posiadacze subskrypcji PlayStation Plus do swojej biblioteki gier również będą mogli dodać odświeżoną drugą odsłonę. Nie pozostaje nic więcej, jak pobierać i cieszyć się grą. What in God's name? Styczeń to wyjątkowy miesiąc dla serii Resident Evil, gdyż wiele tytułów tej marki debiutowało właśnie wtedy. Klasyczny Resident Evil 4 zaliczył premierę na konsolę GameCube w USA 11 stycznia 2005 roku. Resident Evil Deadly Silence, ulepszona pierwsza odsłona przeniesiona na konsolę Nintendo DS, została wydana 19 stycznia 2006 w Japonii. 21 stycznia 1998 roku swój jubileusz obchodził klasyczny Resident Evil 2 na PlayStation 1. 24 stycznia 2017 roku eksplorowaliśmy rezydencję Bakerów w siódmej odsłonie, a dzień później 2019 roku spełniły się skryte sny graczy o Resident Evil 2 Remake. Od 25 do 27 stycznia 2017 roku m.in. we Francji, Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych w kinach zaczęto emitować Resident Evil The Final Chapter, chociaż w Japonii film już cieszył się swoją premierą 23 grudnia 2016 roku. 26 stycznia 2012 w Japonii zawitał Resident Evil Revelation na konsolę Nintendo 3DS. Miesiąc ten pod względem jubileuszy zamykamy Resident Evil Survivor, który 27 stycznia 2000 roku gościł w napędach konsol Japończyków. Resident Evil Revelation na platformie Steam został zbombardowany negatywnymi ocenami po tym, jak do gry dodano technologię DRM Enigma. W skrócie, system ten przeciwdziała nielegalnemu przetwarzaniu treści oraz zarządza prawami cyfrowymi, uniemożliwiając graczom instalowanie lub działanie przykładowo niektórych modyfikacji do gier oraz rzekomo obniża płynność gry. Na reakcję Capcom po fali krytyki nie było długo trzeba czekać i w wiadomości, jaką zamieścili na Steam, czytamy: ze względu na problem zaobserwowany w najnowszej wydanej aktualizacji, przywróciliśmy poprzednią wersję. Przepraszamy za powstałe niedogodności, a gdy tylko problem zostanie rozwiązany, ponownie udostępnimy aktualizację. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i współpracę. Na ten moment panuje duże zamieszanie, a Capcom nie do końca ustosunkował się do technologii, którą wprowadza. Użytkownik Twittera, obecnie X, Rule Time oraz Resident Evil Wiki w swoich wpisach wypowiedzieli się i przeprowadzili małe śledztwo, z którego wynika, iż 90% modów nadal działa i przypuszczają, że jest to działanie marketingowe stron oraz ludzi zajmujących się piraceniem treści. Co ciekawe, system ten wprowadzono już do niektórych gier Capcom w zeszłym roku, a całe zamieszanie wyszło dopiero teraz przy Revelation. Decyzje i działania Capcom wynikają zapewne m.in. z sytuacji, która miała miejsce na turnieju Street Fighter 6 w zeszłym roku i modem nagiej Chun-Li podczas transmisji live. Co myślicie o tym wszystkim? Skoro mowa o modach, to Resident Evil 4 Remake Berserker Mode zapewni Wam dodatkowe wrażenia, przy tym podkręcając poziom trudności bardziej zaawansowanym graczom. Mod znacząco zmienia główną fabułę gry, gdyż znajdziemy w niej nowych wrogów, bardziej rozbudowane konfiguracje przeciwników, obszary, które przechodziliśmy wyłącznie w klasyku lub segmencie z DLC, oddzielne drogi. Bronie z poprzednich remake'ów, lepszy system ulepszania oraz wiele nowych pułapek i zagadek. Odnośnik do Berserker Mode znajdziecie standardowo w opisie tego filmu. This time it can be different.
Sympatycy Dead by Daylight dostają kolejne rozszerzenie do gry, w którym mogą poprowadzić nowego ocalałego Alana Wake'a. Postać ta świetnie wpisuje się w uniwersum, gdzie mroczne dzieła pisarza zaczynają się urzeczywistniać, lecz by uciec z gęstej mgły, pełnej niebezpieczeństw, nie wystarczy tylko pisać. W połowie poprzedniego miesiąca gruchnęła wieść na łamach portalu The Hollywood Reporter o trwających pracach nad filmową adaptacją gry Until Dawn. Za scenariusz odpowiada autor serii To, Annabelle czy Zakonnica, a reżyserem zostanie David Sandberg, który na swoim koncie ma takie filmy jak Shazam oraz Annabelle Narodziny Zła. Film skierowany będzie do starszego odbiorcy, a PlayStation Production najwidoczniej chce przenieść na kinowy ekran coraz więcej swoich sztandarowych tytułów. Dodatkowo internet obeszła zapowiedź wraz z pokazem State of Play udoskonalonej wersji Until Dawn na PC i PlayStation 5, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. Pamiętajcie, że każda podjęta decyzja może zaważyć na czyimś życiu. Druga odświeżona odsłona Cichych Wzgórz, stworzona przez Bluebird Team, jest uważana przez wielu za ich najważniejszą i najbardziej oczekiwaną grę. Chociaż nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, pokaz rozgrywki podczas State of Play pozwolił nam po raz pierwszy zobaczyć kilka potyczek z potworami. Gameplay zdaje się być przyjęty z entuzjazmem przez społeczność graczy, którzy z jednej strony nie mogą doczekać się premiery, ale pojawiają się również głosy, które wskazują, że gra wymaga dopracowania. Pewne jest jedno, remake przyciąga już uwagę graczy tej kultowej serii. State of Play było dla Sony doskonałą okazją, by podkreślić swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości ekskluzywnych treści dla posiadaczy konsol PlayStation 5. Powrót Silent Hill to poważny krok w tym kierunku i dowodzi, że Konami jest gotowe inwestować w klasyki, które mają duże znaczenie dla graczy. Dodatkowo posiadacze PS5 mogą już pobierać w polskiej wersji Silent Hill The Short Message, zupełnie nową grę z serii, projekt eksperymentalny, by zebrać jak najwięcej informacji od graczy, aby w przyszłości móc dostarczyć emocjonujące, pełne grozy tytuły. Fabuła krąży wokół Mai, bliskiej przyjaciółki Anity, która po otrzymaniu krótkiej wiadomości trafia do opuszczonego, rozpadającego się bloku mieszkalnego, cieszącego się złą sławą z powodu plotek o licznych przypadkach odebrania sobie życia, które miały tam miejsce. Po krótkim czasie dziewczyna traci poczucie wszelkiej rzeczywistości, gdy jej oczom okazują się dziwaczne miejsca nie z tego świata i wynaturzone monstra. Zmodowana, rozszerzona wersja Silent Hill 2 jest doskonałą propozycją dla fanów kultowego horroru. Dzięki ulepszonej grafice oraz spolszczeniu gracze mogą ponownie wejść w świat Silent Hill w jeszcze lepszej odsłonie. Dzieło to jest efektem ogromnej pracy fanów, którzy poświęcili wiele czasu na przeniesienie oryginalnej gry na nowszy sprzęt, dodając jednocześnie różnorodne ulepszenia. Jednym z najważniejszych aspektów tej zmodowanej edycji jest dostępność pełnego spolszczenia. Dzięki temu fabuła gry staje się jeszcze bardziej zrozumiała i intrygująca, a świat Silent Hill z całą swoją mroczną atmosferą wydaje się jeszcze bardziej realistyczny i przerażający, co na pewno przyciągnie zarówno fanów z dawnych lat, jak i nowych graczy. Cały projekt jest dostępny do pobrania za darmo, a odnośnik do paczki znajdziecie w opisie filmu. Unreal. Instinction to gra, która przenosi nas w świat pełen dinozaurów i gęstej dżungli. Twórcy w zeszłym miesiącu postanowili zaskoczyć nas pięknymi i szczegółowymi grafikami, które zostały stworzone przy użyciu silnika Unreal Engine 5. Materiały z rozgrywki trwającej zaledwie 7 minut potrafią jednak wnieść wiele emocji i pobudzić wyobraźnię. Widzimy eksplorację świata gry, który jest wciąż w fazie rozwoju. Materiał, choć krótki, to
ukazuje nam tropikalne kadry, piękne oświetlenie i szczegółowość otoczenia. Pierwsze fragmenty rozgrywki są zaledwie przystawką, mającą za zadanie wzbudzić naszą ciekawość. Dopiero kolejne zapowiedzi mają pokazać nam znacznie więcej, m.in. walkę z dinozaurami i pierwszy rzut oka na lokalną cywilizację. Wielu graczy już twierdzi, że Instinction ma ambicje stać się duchowym następcą kultowego Dino Crisis. Premiera Instinction zaplanowana jest najprawdopodobniej na 2025 rok, więc twórcy mają jeszcze trochę czasu, aby dopracować grę i stworzyć coś wyjątkowego. Supernormal przeniesie gracza w sam środek przerażającego terroru, gdzie nadprzyrodzone zjawiska i mroczne tajemnice są na porządku dziennym. Wcielając się w detektywa White'a, będziemy prowadzić dochodzenie w sprawie zaginięcia córki Masato Sakamoto. Na pierwszy rzut oka mieszkanie, w którym rozpoczynamy śledztwo, wydaje się być zwyczajne, ale wkrótce odkrywamy, że jest przesiąknięte złem. Naszym zadaniem jest przeczesywanie pokój po pokoju, starannie sprawdzając każdy zakamarek, aby znaleźć ukryte wskazówki prowadzące do rozwiązania zagadki. Co więcej, realistyczne doświadczenie zostaje wzbogacone o możliwość korzystania z systemu rozpoznawania głosu, który dodaje realizmu i jeszcze bardziej potęguje napięcie. Narracja i rozgrywka skoncentrowane są na rozwikłaniu niepokojącej tajemnicy. Gra budzi skojarzenia z wersją demo PT lub Allison Road, czym dąży do dostarczenia wyjątkowej mieszanki horroru, która utrzyma graczy w ciągłym napięciu i zapewni niezapomniane wrażenia. Czas gry to około 2 godziny spokojnej eksploracji w cenie 37 zł na platformie Steam PC. Stalker 2 wraca jak bumerang, a styczeń przynosi nowe wieści. Ogłoszono ostateczną datę premiery. Produkcja ma trafić na rynek 5 września 2024 roku. W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze GSC Game World podziękowało fanom za ich zaangażowanie i cierpliwość. Zeszłoroczne spotkania z graczami dostarczyły im wartościowych opinii, które pomogły w dalszym doskonaleniu gry. Oświadczenie zawierało dwie kluczowe informacje. Po pierwsze, twórcy potwierdzili, że Stalker 2 utrzymuje atmosferę, styl i surowe środowisko charakterystyczne dla serii. Po drugie, deweloperzy przyznali, że gra potrzebuje więcej czasu, aby dostarczyć pełnowartościową i satysfakcjonującą przygodę. Studio Carl już przed końcem 2023 roku zapowiedziało grę Digested. Pomimo niezbyt dużego rozgłosu, warto zapamiętać ten tytuł ze względu na grafikę oraz kreowaną na naszych oczach atmosferę. Bezkompromisowy horror ma autentycznie przerazić graczy, przy czym na własnej skórze poczuć otaczający ich świat. Dzięki silnikowi graficznemu Unreal Engine 5 udało się odtworzyć fotorealistyczny horror, który przeniesie graczy do klaustrofobicznego lasu. To właśnie tam znajduje się straszliwe stworzenie, przed którym lepiej uciekać. Jednym z wyróżniających się elementów gry jest sposób umieszczenia kamery, która ma wzbudzić niepokój oraz nadać rozgrywce chaotyczny, nieco realistyczny charakter. Premiera gry planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Zapowiedziany wraz z początkiem stycznia Infestation Origins to kooperacyjny horror, w którym gracze będą walczyć przeciwko przerażającej wersji myszki Mickey. Disney stracił prawa autorskie z końcem ubiegłego roku do wizerunku pierwszego Mickey'ego, co umożliwiło wykorzystanie bohatera w nowych gamingowych, jak i filmowych projektach. W grze wcielamy się w eksterminatorów, którzy zmierzą się zarówno z myszką Mickey, jak i jej podległymi gryzoniami. Infestation Origins będzie dostępny na ten moment wyłącznie na PC jeszcze w tym roku. Każdy dzień zbliża nas do premiery Alone in the Dark, stąd coraz więcej materiałów promocyjnych zachęcających do kupna. Dostaliśmy kolejny zwiastun, w którym znajdziemy kilka nowych ujęć z gry, a trailer przybliża nam posiadłość Derseto, gdzie każda skrzypiąca deska podłogowa odbija się echem szeptów złowrogiej przeszłości. Dla ciekawskich Game Informer wypuścił swój 17-minutowy gameplay, zaś dla mega sympatyków edycja Deluxe
zaoferuje m.in. klasyczne skórki postaci oraz filtry ekranu jak staroszkolny pikselowy zery pierwszego PlayStation czy filmowy styl vintage. Przypominamy, że gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej, a gra zadebiutuje 20 marca tego roku. Metro Przebudzenie pozwala nam zanurzyć się w mroczny klimat serii po raz pierwszy w wirtualnej rzeczywistości. Podczas niedawnego wydarzenia State of Play ujawniono pierwsze fragmenty rozgrywki. Akcja gry ma miejsce w 2028 roku, gdzie wcielamy się w postać Serdara, który poszukuje swojej żony w klaustrofobicznych tunelach zrujnowanej Moskwy przysiąkniętych mutantami. Do samoobrony oddano graczom szeroki wachlarz broni i sprzętu do przetrwania w trudnych warunkach metra. Gra połączy eksplorację z elementami skradania i sekwencjami walki oraz przetrwania, zapewniając tym samym różnorodność rozgrywki, stawiając przy tym na sprawdzone schematy. Premiera Przebudzenia jest planowana na ten rok, a gra dostępna będzie na PlayStation VR 2, Steam VR oraz MetaQuest 2 oraz 3. Frostpunk 2 od 11-bit Studios szykuje się na swój wielki debiut. Pierwszy gameplay z tej nadchodzącej produkcji już teraz pozwala nam lepiej zrozumieć, czym będzie się charakteryzować druga odsłona. Pierwszy Frostpunk zdobył ogromne uznanie i pozytywne recenzje od graczy na całym świecie. Dwójka ma jeszcze bardziej rozbudować elementy, na których skupiała się pierwsza część, kładąc większy nacisk na ludzką naturę i wpływ na życie w surowych warunkach klimatycznych. Będziemy mieli możliwość zarządzania dużo większym obszarem niż wcześniej, ale głównym wyzwaniem pozostaną sami ludzie. Nasze decyzje będą miały ogromny wpływ na mieszkańców, a trudne wybory będą na porządku dziennym. Frostpunk 2 obiecuje wciągającą narrację, dynamiczną rozgrywkę i rozbudowane elementy strategiczne. Gra będzie dostępna dla subskrybentów usługi Xbox Game Pass pierwszego dnia po premierze, a także na PC i PlayStation 5. To świetna wiadomość dla fanów, którzy będą mogli od razu zanurzyć się w mroźnym i brutalnym świecie Frostpunk. Mimo braku dokładnej daty premiery, jestem bardzo podekscytowany, żeby zobaczyć, jakie niesamowite historie i wyzwania czekają na nas w tej kontynuacji. Na koniec pozostawiliśmy sporą zagawostkę. Sam Barlow, twórca i pisarz takich gier jak Her Story oraz Silent Hill Zniszczone Wspomnienia, postanowił podzielić się z fanami swoim kolejnym nietuzinkowym projektem. Na platformie Steam pojawiły się tajemnicze zapowiedzi dwóch gier, oznaczonych jako Projekt C i Projekt D. Tajemnicze opisy tych produkcji dodatkowo podgrzewają atmosferę. Nie do końca wiadomo, czy są to dwie oddzielne gry, czy może finalnie zostaną połączone w jedną całość. Sam Barlow zawsze potrafił zaskakiwać i robi coś wyjątkowego, więc możliwości jest wiele. Jedna z gier to survival horror, zaś drugi projekt to coś w stylu filmowej opowieści, do której twórca zdążył nas przyzwyczaić w swoich poprzednich tytułach. Gry mogą zaciekawić, więc z pewnością znajdą się zainteresowani. Mimo styczniowego chłodu końcówka miesiąca potrafiła rozgrzać oczekiwania graczy. Dyskusja między sympatykami horroru odnośnie Silent Hill 2 Remake zdominowała internet po pokazie na State of Play. Do tego fani horrorów mają czego wypatrywać, a i zapaleńcy survivali już dostali konkretne daty premiery mocno oczekiwanych produkcji. Ciekawe, co przyniesie nam kolejny miesiąc. Dziękuję za wasz poświęcony czas i słyszymy się już za miesiąc w serii HGN. Pozdrawiam, Mr. Reville.